Siema miśki, tutaj Maverick. Dzisiaj pogramy sobie w demko gry, która się nazywa Through the Woods, czyli Poprzez Las. Gra opowiada o matce, która opowiada o tym, że zgubił się jej syn. Wow. Zgubił się jej syn gdzieś w norweskim lesie, czy w norweskich lasach, nie jestem pewien. Ale ogólnie gra została stworzona przez norweskie studio, powiedzmy studio, grupkę studentów, którzy zebrali się i stworzyli studio, Antagonist. Chyba do tej pory nic dobrego nie stworzyli, albo w ogóle nic nie stworzyli. Ale z tego co widziałem, to gra była całkiem spoko. Czyli ktoś wypytuje panią o jej syna. A, w tej chwili pyta o jakiegoś starego Eryka. To jest jakaś prawdopodobnie historia norweska, który uprowadza ludzi. Pani powiedziała, że widziała, jak stary Eryk ukradł jej syna. Tam uprowadził. Okej. Grafika wygląda snośnie. Okej. Lewym przyciskiem myszy się włącza. Włącza latarkę. Co prawda powinna inaczej trochę świecić według mnie, ale dobra. Nie lubię horrorów. Jeżeli nie wiecie do tej pory, pewnie nie, bo jesteście ze mną dosyć krótko. Nienawidzę horrorów. Po prostu nienawidzę. Nienawidzę i strasznie się boję. Okej. Czyli gościu zostawia takie dziwne rzeczy. Co to, jakieś miśki są w ogóle? Jakieś miśki, żebym szedł za nim. Tylko nie wiem dokładnie gdzie iść. Ale dobra. Gra jest tylko demkiem, ponieważ udostępnili demko, o dziwo. Co tam jest, nie wiem. Ale wiecie, zawsze można chwilę popykać. Dawno nie grałem w żadne demo, czegokolwiek. W sumie jak do tej pory to grałem chyba ostatnio demo parę lat temu. Ale przeważnie teraz to się, wiecie, nie gra się demek, tylko Early Access. Wczesny dostęp, co jest de facto, kurde, czasami, wiecie, gra jest jak demo po prostu. Okej. Mimo iż jesteśmy w jakimś tam lesie niby strasznym, jakoś wielce się nie boję. Troszkę ciemno jest, ale ten... Ogólnie gra chodzi bardzo, bardzo ładnie. 60 FPS. Okej, jakaś woda. 60 FPS-ów non stop. Wygląda to ładnie. Wygląda to... No, nieźle. Nieźle, powiedziałbym. Woda wygląda całkiem... Całkiem znośnie. Mogłaby wyglądać lepiej. Wow. Co to za... Dziwne rzeczy. Przeszedłem po jakiejś gałęzi i... Wow. Okej, co to jest? Czyli save point to był. Czyli jednym słowem można zginąć. Jeżeli są save pointy, to domyślam się, że można zginąć. Tu jest kolej... Czy ja mogę biec? Mogę biec. To biegnę. Właśnie, podgłośnię sobie. Ła. Ciekawe, czy ma 7.1? 7.1 słabo brzmi. Lepiej chyba ten stereo. Oho. Słyszycie to? No gałąź, kurde. Jak to otworzyć? Po prostu popchać. Mam nadzieję, że mi nic tutaj nie zaskoczy. Już ciary, już mam ciary na plecach.
Jeszcze ta baba tak oddycha dziwnie. Ma problemy z nosem, czy co? Oczywiście, że nie można otworzyć. Troszkę mi mikrofon się przekręcił, ale mam nadzieję, że nie będzie słabo z dźwiękiem, bo mam dosyć daleko od siebie mikrofon. Czemu mam daleko? Że jakbym przypadkiem krzyczał, żeby nie było zbyt, wiecie, hardkorowo. Okej. Jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Nie wiem, po co ja tu idę w ogóle, ale... Okej, nic tutaj nie ma. Jakaś muzyczka, teges. Wszystko, żeby mnie tylko przestraszyć. Ja się tak łatwo nie dam. Oczywiście, że zamknięte. Pewnie wszystkie domki będą zamknięte. Nie wiem, po co w ogóle próbuję. No dobra, jeszcze raz spróbuję. Czemu ona tak oddycha dziwnie? Ma problemy z nosem chyba. O, ta mam iść. Okej. Cholerne wrony. Jakieś skrobanie słychać. Jakby ktoś skrobał tutaj w te drzwi. Zamknięte. Ha, ha. Dziwne, bo tam było słychać to skrobanie. O kurwa mać. Ohoho. Halo? Jest tam ktoś? Nie wiem, na ciul ja tu idę. Okej, tylne drzwi były otwarte, może... O kurwa mać! Oho. Ale mnie wcięło w fotel. To jest tylko gra. To jest tylko gra. Nienawidzę czegoś takiego. Chuj jest tutaj za ścianą. Słychać go tutaj, tylko gdzie on jest. O, widzę, coś tam. Widzicie to? Chodzi tam. Kurwa, jak mam przybliżyć, nie wiem. Na pewno jest tam gościu. Kurde, idzie tam do tego. Do tej budy całej. Ledwo widać, bo to ciemne jak w dupie. Dobra, ale poszedł tam, to ciul mu w oko. O, jeszcze deszcz będzie padał. O, to już super. Zajebiście. Przyszedłem szukać swojego syna. No, jestem tutaj po syna. Halo. Gdzie mój syn, kurde, wasza mać? Wow, o, okej, save point. Kurde, dobrze, że jest save point. No, ciekawe, czy będzie padać. Strasznie ciemna jest ta gra. Znaczy, strasznie to może nie, ale ogólnie ciemna. Taka, wiecie, że ta latarka gówno daje, nie? Kto by chodził w lesie? No wiadomo, matka szukająca syna. Ale ogólnie kto chodzi w... O kurwa mać! Jaki wielki skurwysyn... O kurwa mać! Koni mnie! O kurwa mać! What the fuck? Fuck off! What the fuck? Spierdalaj! Spierdalaj! Co
Co to kurwa ma być? Nie spodziewałem się czegoś takiego. Bo tutaj nie wyjdzie, nie? Słuchajcie, jakby walił kruchę na zewnątrz. Kurde, jeszcze durne wrony. Gdzie ja mam iść? What the fuck? Jest tutaj? Ja pierdzielę. Jest chyba zbyt duży, żeby mnie tutaj złapać. Patrzcie, typu jest! What the fuck? Siema! Siema, co robisz? What the fuck? Spieprzę, dziadu, kurde! Jebany! Wow. Co za debil, nie wejdzie tutaj! Gdzie ja mam iść? To głupi są, czy co? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ja mam iść. Gościu jakiś pojebany. Fuck off, motherfucker! I co, tyle? Już mnie straszył tak? Ale ma łapy. Jebany. Dobra, ten dźwięki. Dobra, już troszkę mi przeszło. Już trochę mi przeszło, what the fuck, muszę mikrofon poprawić. No co, no ona się ani nic nie boi, ja już, mi też już przeszło to bojenie się. No w sumie jak już jestem tutaj, to... Usiadł sobie, jebany. Siema gościu. Ale brzydki jak skurczybyk. Masakra. Co? O kurwa! What? What the fuck? Ej! Do you want to start over again? Nie? What? Oh my god, co za durna gra. Strasznie głupia, nie wiem. Na ciur zrobili, że on taki wysoki jest. Nie rozumiem tego. Wow. What the fuck was that? Naprawdę, masakra, o Jezus Maria. Już mi trochę przeszło, kurde, takie pierwszy strach przed tym gościem, a potem jeszcze mnie złapał skurczybyki, tylko pokazywali moją latarkę. Miśki, mam nadzieję, że wam się podobało. Chyba już nigdy więcej nie włączę tej gry, ale może jakąś, nie wiem, może jakąś inną znajdę. Polećcie jakiś horror, może jakieś włączę, jakiś taki może nowszy niż starszy, bo kiedyś grałem w jakieś Outlasty czy coś takiego. Więc mam nadzieję, że rzucicie łapę w górę i do zobaczenia następnym razem.